Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w 16 vlogmasie. Jak możecie słyszeć, ja wciąż chora. Natomiast powiem wam, że maluję się. Za chwilę się ubiorę. Użyję sobie perfum albo jakiejś wody. Bo muszę wam przyznać, że ja w ciągu dnia tak zauważyłam, że najgorzej się czuję rano, jak leżę w piżamie pod kołdrą. Wiecie, taka rozleniwiona, trochę zmęczona, taka bardzo wygrzana, katar mu ciągle leci mi z nosa, kaszle bez przerwy. I jak, wiecie, tak typowo daję sobie chorować, leżeć pod tą kołdrą i się tak czuć, taka biedna i chorutka, to wtedy najgorzej się czuję. A jak wstanę z tego łóżka, właśnie trochę się ogarnę, pomaluję, ubiorę, to czuję się lepiej. Dlatego właśnie przyszłam, umyłam sobie włosy, spięłam tak do góry, bo nie chcę, żeby mi, wiecie, zimne, mokre włosy leżały na plecach. Jestem w szlafroczku jeszcze, ale za chwilę, jak się skończę malować, to sobie pójdę się ubrać. I wiecie, jak będę taka ubrana, nie pod kocem, nie pod kołdrą, tylko taka, wiecie, gotowa jakby do życia, do dnia, to myślę, że też się będę tak lepiej czuła. No, w sumie nie wiem, czy coś się zmieniło. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Więc wciąż właściwie można powiedzieć, że bez zmian, jeśli chodzi o moją chorobę. Włączyłam pranie, bo myślę, że to poprzednie zdążyło już wyschnąć. U nas niestety produkcja prania naprawdę idzie świetnie. Nie wiem, jak to się dzieje, że nas jest dwoje. I teoretycznie przeżywamy tyle samo dni, ale Adrian produkuje zdecydowanie więcej ubrań niż ja. No i nie nadąża po prostu, wiecie, tak jak wam już wspominałam, u nas w pralni jest chłodno, tam po prostu ta część mieszkania jest w ogóle, w sensie to pomieszczenie jedno, ono jest nieogrzewane, więc jak chcę, żeby tam było cieplej, to po prostu muszę otwierać drzwi do łazienki. No i tam jest dosyć chłodno po prostu, więc to pranie nie schnie zbyt szybko. No a jak ono nie schnie szybko, a produkcja, wiecie, cały czas trwa, no to sobie wyobraźcie, jak to po prostu tu się zbiera, z jednej strony się zbiera, a z drugiej nie ma gdzie tego, chciałabym zrobić pranie, ale nie ma gdzie tego powiesić. No i kłopot jest, kłopot. Także dzisiaj od ostatniego prania już minęło trochę czasu. Także dzisiaj włączyłam już pralkę teraz i mam nadzieję, że akurat dwa prania, jak zrobię, to trochę już ubędzie i znowu za kilka dni zrobię następne, także mam nadzieję, że uda się choć trochę nadgonić, a nie cały czas będę w tyle i nie będę w stanie wyprzedzić produkcji swoim prankiem. No i cóż, maluję się. Dzisiaj powiem wam, że trochę smuteczek mnie dopadł. Bo dostaliśmy zaproszenie już jakiś czas temu na 30 naszej koleżanki. No i jest właśnie dzisiaj. No i ja, szczerze mówiąc, jeszcze jak zaczynałaś ta choroba, to byłam przekonana, że to mi minie do tego weekendu. Ale niestety się nie udało. No już dzisiaj do niej pisałam, że mnie nie będzie. No i smutno trochę, bo chciałam iść. Ale no widzicie, no przecież nie pójdę tak tam, nie dość, że no będą inni znajomi, to niektórzy z dziećmi. No więc niestety nie nadaje się na takie spotkanie. Nie jestem w formie, szkoda. No ale cóż, mam nadzieję, że będą jeszcze inne spotkania, a to niestety beze mnie. Adrian pójdzie sam, a ja sobie wieczorem będę pewnie trochę nagrywać, później trochę montować. No i cóż, mam nadzieję, że ta choroba kiedyś w końcu minie. No dzisiaj piąty dzień jest dzisiaj. To znaczy, wiecie, ta niedziela, co byliśmy na psilatesie, wtedy mnie pierwszy raz zaczęło gardło boleć, nie? No bo to był dzień po tych urodzinach, na których się bawiłam z tą małą. No to w niedzielę mnie bolało gardło. Pierwszy raz tak lekko. No i w poniedziałek dopiero się zaczęło grubo tak dziać. Także liczę, że poniedziałek jest pierwszym dniem. No to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i dzisiaj jest piątek. No wy widzicie w sobotę, ale dla mnie jest piątek, piąty dzień, więc mam nadzieję, że jeszcze chwila i to zacznie mijać, bo kurde, święta, halo, zaraz święta. Ja też nie chcę, kurde, całego vlogmasu przesmarkać tutaj, więc oby zaczęło się już robić lepiej. Skończyłam robić makijaż, ubrałam się już,
I teraz wybiorę jakiś zapach. W sumie nie wiem, czy to ma jakieś specjalne znaczenie jakie, bo ja i tak nic nie czuję. Ale chyba nie mam dzisiaj ochoty za bardzo na nic takiego słodkiego, ciężkiego. Wolałabym chyba jakiś taki lżejszy, wiecie, bardziej świeży zapach. I trochę mam dylemat. Nie wiem w sumie. Może nie będzie to Signature Generation z Oriflame, to jest woda toaletowa. On, jeśli dobrze pamiętam, to chyba ma w składzie imbir, ale ja nic nie czuję, szczerze mówiąc, więc mam taki zapchany nos, że ja nie wiem, jak to pachnie, więc tylko troszkę, wiecie, bardziej to jest dla mnie takie placebo, no. Nie wiem, czy pachnę, ale powsikałam się, więc prawdopodobnie tak. Ale tak jak wam mówiłam, dzisiaj tworzę dla swojej głowy takie pozory, prawda? Jestem ubrana, już pomalowana, wypsikam się zapachem. Idę teraz sobie wysuszyć włosy. I poza tym, że jestem chora, to nie chcę, wiecie, tak żyć, jakbym była bardzo chora. Także jest okej, idę suszyć włosy. Jeszcze chcę wam pokazać, tutaj postawiłam przy samym oknie bukiet, który Adrian kupił od nas dla tej koleżanki, która ma dzisiaj urodziny i powiem wam, że jest prześliczny, bardzo mi się podoba. Tu są takie róże, które no, z brzegu są jakby białe, takie kremowe, a wewnątrz są różowe. Mam nadzieję, że widzicie, że tam w głębi robią się różowe. Są też takie śliczne, kolorowe goździki. To... nie pamiętam teraz. No jest, to chyba jest lipsówka, co? Powiedzcie, czy tak, czy nie. No w każdym razie jest też trochę zieleni. No bardzo mi się ten bukiet podoba. Uważam, że wyszedł naprawdę śliczny. Więc cieszę się, że też taki ładny dostanie w prezencie. No szkoda, że mnie nie będzie, ale chociaż chwilę sobie tutaj na niego popatrzę, dopóki jest u nas. A ja mam już prawie suche włosy, ale powiem wam, że już nie mam siły, no nie wiem na ile je wysuszyłam. 80 może, nie wiem, no czuję, że są jeszcze wilgotne, ale nie mam już siły stać z tą suszarką, więc zostawiam je, niech sobie schną same. A ja teraz sobie zrobię taki, no dla mnie śniadanie, bo ja dzisiaj nic jeszcze nie jadłam, jest 15:30, ale wcześniej w ogóle nie miałam głowy do jedzenia, nie myślałam totalnie o tym, dopiero mi się przypomniało, jak się zrobiłam mega głodna teraz. Więc zrobię sobie coś, zaraz popatrzę w lodówce, na co mam najbardziej ochotę i wam pokażę. No oczywiście kawę już piłam, herbatę piłam, tak jak wam chyba rano pokazałam, natomiast no, o jedzeniu jeszcze do tego głowy nie było, więc idę teraz coś wybrać. No dobrze, jako że wam wspominałam, że jest 15:30, to muszę zrobić coś pomiędzy śniadaniem a obiadem. I zrobię sobie sałatkę. Pierwsze, czego użyję, to tutaj mam rozszponkę. Wrzucam sobie taką sporą garść do, no prawie pół opakowania, do miseczki. Więc wygląda, jakby była pełna. Teraz sobie to opłuczę. No, jak umyłam, to się z mniej zrobiło. Teoretycznie na opakowaniu jest napisane, że to już jest umyte, ale kiedyś widziałam taki filmik, jak facet sprawdzał takim, wiecie, patyczkiem, pobierał próbkę z opakowania takiej mytej sałaty i później sprawdzał to, no to i tak wyszło, że było brudne, że były bakterie, więc nawet jak jest na opakowaniu napisane, że umyte, to ja wolę jeszcze sama też umyć. Następnie kiełki. No kiełków już nie myję, to muszę przyznać, nie wiem, czy się myje kiełki, czy nie, ale kiełków już nie, bo jakbym miała te drobiazgi jeszcze myć, to już pewnie by mi większość wypadła do zlewu. Także trochę tych kiełków, nie za dużo. Te akurat tutaj są koniczyny. Teraz mam takie małe pomidorki koktajlowe. Kilka dosłownie sobie wezmę. No cztery wzięłam. Umyję je i pokroję je na pół. A jak jakiś większy, to może być też bardziej. Na razie wygląda to tak. No i żebyście się nie stresowali, wiem, że się nie łączy ogórka zielonego z pomidorem. Teoretycznie tak, dlatego że podobno w ogórku są jakieś
składniki, które nie pozwalają wchłaniać witaminy C z pomidora. Natomiast gdzieś już też później kiedyś słyszałam, że można je jeść razem, o ile się jakby z pozostałych posiłków w ciągu dnia tą witaminę C dostarczy. Nie wiem, jak będzie wyglądała reszta mojego dnia, ale mam ochotę też na ogórka w tej sałatce, także idę go też znowu umyć. Pokroję sobie też ogórka kiszonego, bo bardzo lubię. Poza tym kiszonki są bardzo zdrowe, więc myślę, że też mi się to przyda. Dodaję też kilka czarnych oliwek, bo bardzo lubię, więc tak naprawdę dla smaku. A właśnie, chyba mam jeszcze ser feta w lodówce, to zaraz sobie przyniosę, bo będzie tu spoko pasować. Oliwki kroję na pół. No i trochę takiego sera, no a la feta. Nie takiego prawdziwego, tylko ten taki, wiecie, sałatkowy w kostce. I go sobie też trochę kruszę tutaj do tej sałatki. Tak to wygląda na tym etapie, proszę. I teraz dodaję, jakbym miała awokado miękkie, to by było fajnie. Czy któreś z tych, co wczoraj kupiliśmy? O, jest jedno. To sobie wezmę. No nie jest może idealne, ale takie niezłe. Ta część tutaj jest taka twarda. Ale co, kroję sobie to tak mniej więcej w kratkę. Tak? I teraz łyżką wybieram. Gwóźdź programu to łosoś. Taki pędzony na gorąco z pieprzem. Ja najczęściej wybieram z martaszczym, z koperkiem, ale ostatnio wzięłam jednego z koperkiem i jednego z pieprzem, także biorę sobie tak z połowę, myślę, do tej sałatki zużyję. Odrywam od skóry, po prostu będę sobie palcami kruszyć na takie mniejsze kawałeczki. No i tak to teraz wygląda, ostatni raz chyba Wam to pokazuję, bo za chwilę awokado, tu jest łosoś. Bo teraz dodaję łyżkę, dosłownie łyżkę naturalnego jogurtu, który będzie takim moim sosem. No, łyżkę, może dwie. I do tego dodam sobie takie przyprawy, jakie akurat tam lubię. I to będzie moja gotowa sałatka, więc to będzie takie śniadanie połączone z obiadem, nie wiem, taki lunch powiedzmy. I może się wydawać, że to jest sporo, nie? No bo to jest taka... no, miska. Ale to jednak są warzywa, głównie i trochę tego łososia. Także wydaje mi się, że wiecie, jakbym miała zjeść taką porcję makaronu, no to byłaby to niezła ilość kalorii. Natomiast warzywa są zdrowe, więc myślę, że w ogóle przede wszystkim się tym najem, no bo jest dużo. Objętościowo warzyw dużo, więc mi to zapcha brzuszek. A nie będzie też to jakieś, wiecie, bardzo kaloryczne, jakbym zjadła właśnie jakieś bułki, jakieś makarony, coś takiego, nie wiem, burgera, czy też, nie wiem, pizzę. Myślę, że to jest spoko opcja. No jak dzisiaj miałam trochę więcej siły, żeby sobie to przygotować, to myślę, że dobrze, że postawiłam na coś zdrowszego, bo ostatnio mało jadłam takich rzeczy, szczerze mówiąc, przez te ostatnie dni, więc... na pewno taka porcja witamin mi dobrze zrobi. Dzisiaj kalendarz dla szynszyna wylądował na podłodze, bo Adrian otwierał swój. No i jak tutaj przybyło słoiczków, to już się tam nie mieściły pod telewizorem. No i na razie tu go położył. Będę musiała tutaj coś tak poprzestawiać. Może się tych dyń w końcu pozbędę. Żeby właśnie tego szynszyna z tego tutaj postawić. No a do Adriana przybyły nowe słoiczki dwa, czyli pasta orzechowa oraz pierzga. Ja w ogóle nie wiem, jak co się z tym robi. Będę musiała poczytać, jak się tego używa. Bo jeszcze o tym... to znaczy nazwę słyszałam, ale nie słyszałam zastosowania. Pyłku na przykład też nigdy nie próbowałam jeszcze, ale wiem, że trzeba zalewać wodą. Najlepiej na noc i rano wypijać. A z pierzgą to nie wiem, co się robi. No więc na razie taka jest ta wystawka. Niektóre rzeczy już zjedzone. No ale ten kalendarz póki co super. No i tak, szynszyli kalendarz leży na ziemi, ale nadrobimy zaległości. Wczoraj nie było otwierane, nie był szynszyl karmiony, także dzisiaj pójdziemy. Więc dzisiaj mamy 15 i 16 okienko. 15 to owoc aronii, no a 16 to ciasteczka z buraczkami. Zobaczymy, jak tam szynszyl
dzisiaj, jak zareaguje, co będzie wolał zjeść, czyli 15 i gdzie jest 16, tutaj. Zobaczcie, tak wygląda owoc aronii. Zobaczymy reakcję. No a teraz buraczkowe ciasteczko, no proszę. No i jak mogliście zobaczyć, szynszyl jadł to i to. Zjadł chyba ze 3 czy 4 owoce aroni. No i ciastko też bardzo chętnie wzięła. Także jestem zaskoczona, już się rzeczywiście musiała z czasem przekonać do tych ciasteczek. I teraz jej smakują, także fajnie, dobrze, niech sobie zje. Póki ma kalendarz i takie przysmaki. A ja teraz poprawiam sobie trochę makijaż, bo no zanim między tym fragmentem, kiedy Wam się wcześniej pokazałam, a tym, co dawałam szynszylowi kalendarz, no to minęło kilka dobrych godzin. Bardzo późno dodałam film wczorajszy, 20:30 dopiero. Ale powiem Wam, że ten dzień, no ciężko mi jest, przyznaję, że jest mi ciężko. Nie wiem, jak będzie z tym filmem, bo nie wiem, jak się będę jutro też czuć, ile dzisiaj wieczorem będę miała energii, czy się wezmę za montaż, czy nie. Ale powiem Wam, że ciężko. Jednak, no... Jednak ta choroba daje trochę popalić, to znaczy ogólnie nie czuję się jakoś źle, poza tym, że kaszlę i mam katar, tak? Fizycznie jest okej, ale rano mam tak mało energii, jak wstaję, to dużo czasu potrzebuję, nim się zbiorę. Wszystko mi zabiera więcej czasu, jakoś jestem taka bardzo śpiąca. Robię sobie w ciągu dnia kilka takich bardzo krótkich, no nie wiem, 15-20-minutowych drzemek. I to wszystko właśnie się wydłuża, więc no niestety czas leci i film niestety wszedł dużo, dużo później niż powinien. No a jak będzie dzisiaj, to się okaże z tym filmem, w sensie wy już wiecie, no bo widzicie, kiedy go dodałam, a ja wszystko przede mną. No a ja teraz tak, poprawiłam sobie trochę makijaż właśnie, no bo od tamtego czasu, co wam się wcześniej pokazałam, trochę minęło, więc już usta zjadłam. Nos cały miałam wytarty, no bo oczywiście smarkałam. No ale poprawiałam sobie teraz troszkę. No i myję sobie pędzelki, dosłownie 2, 4, 6 pędzli takich do twarzy, bo do oczu mam bardzo dużo pędzli, więc z tym mi się nie spieszy. I do oczu też do twarzy też mam zapas, więc mogłabym tego nie robić od razu. Ale wiecie, teraz będę sobie używać jakichś tam innych pędzelków, które mam czyste do buzi. A te w tym czasie będą sobie schły i po prostu będę mogła ich użyć, nie wiem, za 2-3 dni. Więc szybko, jak się myje, wiecie, kilka, no to szybko to idzie, ale jak się trzeba umyć od razu z 50 pędzli, czy nie wiadomo ile, no to to zajmuje bardzo dużo czasu, więc myję dosłownie 6, żeby były czyste na najbliższe dni. I za chwilę będę wieszać pranko, bo zrobiłam je już jakiś czas temu. No i zdecydowanie muszę już je powiesić, ale siedziałam, wiecie, przed kompem, żeby jednak dodać ten film dzisiaj, nie o północy.
Więc jak już skończyłam, to przyszłam, dałam szynszynowi smaczki, ogarnęłam się, umyję te pędzelki i idę wieszać pranko. Teraz zapraszam Was na przegląd tego, co zamówiłam z Oriflame w ostatnim katalogu w tym roku. Jest to katalog 18, ważny od 6 do 27 grudnia. Tak się on prezentuje. I no, klasycznie wspomnę o tym, że jeśli chcielibyście dołączyć do Oriflame, to zapraszam Was do mojego zespołu. W opisie jest instrukcja i link, żeby się zapisać. Natomiast jeżeli nie chcecie się zapisywać, ale chcielibyście sobie zamówić jakieś tam kosmetyki, to też w opisie filmu jest link do mojego sklepu, czyli no nie wiem, nie macie konsultantki w swoim otoczeniu albo po prostu wolicie zrobić to online, wszystko na spokojnie sobie pooglądać, to jest też taka opcja, żeby właśnie przez mój sklep internetowy Oriflame zamówić sobie właśnie kosmetyki do domu. No i cóż, mam tutaj karton, jeszcze go nie otwierałam, więc wszystko zrobię tutaj z Wami. Zazwyczaj też jest tak, że jak nagrywam ten film tak osobno, no to przygotowuję się trochę, wiecie, gdzieś tam mam czas, żeby poza kamerami sobie wszystko tutaj wyjąć, przejrzeć i zastanowić się po kolei, co jak pokazać i tak dalej. Ale powiem Wam, że właśnie papier wypełniający był. Vlogmasy i w ogóle vlogi mają dla mnie właśnie taki mega urok takiego luzu, takiej spontaniczności, że mam poczucie, że nie muszę się, to nie musi, wiecie, być takie wszystko przemyślane i takie bardzo poukładane, że jakoś tak lubię tą spontaniczność. No w każdym razie zamówienie nie jest jakieś szczególnie duże, ponieważ może najpierw to, co wzięłam poza katalogiem. Kolejny raz zdecydowałam się na ten zestaw trzech kosmetyczek. Jak oglądaliście moje zamówienie, chyba poprzednie to było, to tam też jako nagrodę z klubu super sprzedawcy wzięłam sobie zestaw trzech kosmetyczek z tej serii Oriflame Exclusive. To są takie kosmetyczki no, w kształcie piórnika zasuwane. Jest czarna największa, trochę mniejsza, taka intensywnie różowa. I najmniejsza jest szara. Tak jak wtedy Wam wspominałam, na pewno część tamtych kosmetyczek, czy też tych, no wszystko jedno, przeznaczę na rozdanie i je wykorzystam też właśnie w tym naszym rocznicowym rozdaniu. Ale zamówiłam drugi raz, bo pomyślałam, że właśnie jakbym chciała sobie jakąś zostawić, to żeby mi też nie było tak, wiecie, że z jednej strony chcę tutaj rozdać, a z drugiej któreś mi się też podoba, więc żeby się tak nie miotać, nie wahać, to zamówiłam drugi ten zestaw jako nagrodę i po prostu teraz już mam ich 6, więc na pewno część będzie w rozdaniu, a część sobie zostawię. I co jeszcze tutaj mam? W tym katalogu była niespodzianka, to znaczy jeśli w poprzednim katalogu zrobiło się zamówienie, to teraz w 18 można było sobie dodawać do koszyka po prostu za złotówkę prezent niespodzianka. Nie wiem jeszcze co to u mnie jest, poczekajcie, tutaj, o tu coś jest. Co to jest za cudo? Oriflame. Okulary. O kurde, proszę Państwa. Okulary. Otworzę, ja jestem bardzo ciekawa jaki to model. Nie wiem, jak będą ładne, to może sobie zostawię. Kto wie, spójrzmy. Nazywają się unisex, czyli powinny być jakieś takie dosyć uniwersalne. Black Libra Sunglasses. Są w takim czarnym woreczku. No i uwaga, pierwsze wrażenie razem z Wami. No powiem Wam, że całkiem ładne. Mają taką matową, czarną oprawkę. I szkła myślałam, że czarne, ale teraz jak widzę w podglądzie, to widzicie, że są takie jakieś takie fioletowe, brązowe, takie mam wrażenie, nie wiem, tak wyglądają trochę. I tutaj to jest metalowe, te boki. Zobaczmy, jak będą wyglądać. Vlogmas 16, środek grudnia, a ja odpalam okulary przeciwsłoneczne. No i co sądzicie? Dajcie znać. Czy fajne i czy sobie zostawić?
czy niekoniecznie? Ha? Fajne czy niefajne? Bo teraz będę siedzieć tutaj przed Wami jak gwiazdy, nie? Na tych wywiadach siedzą zawsze w czarnych okularach. Albo w restauracjach też czasem widzę, czy w kawiarni. No, takie okularki mi się trafiły za złotówkę. Fajnie, cieszę się bardzo z tej niespodzianki. Chyba mi się podobają, nie wiem. Będę musiała oczywiście siebie obejrzeć, bo no, przez okulary, wiecie, gorzej widzę. Tak są wsunięte, a jak troszkę opuszczę, to brwi mi widać, ale nie wiem. Jak będę montować film, to sama siebie obejrzę, no bo przez okulary, to wiecie, trochę słabiej siebie widzę w podglądzie. A jak będę montować film, to będzie mi łatwiej ocenić. Także takie okularki. Dosyć proste, ale ja akurat takie lubię. Nie lubię, wiecie, jakichś takich za bardzo szaleństw. Więc podobają mi się. Jeszcze się obejrzę i Wy też dajcie znać, co sądzicie. Także taka niespodzianka mi się trafiła. I już ostatnia rzecz spoza katalogu to zapach Giordani Gold Woman. Jest to woda perfumowana. Miałam taką możliwość zamówienia tego zapachu jako nagrodę za zaproszenie w poprzednim katalogu jednej osoby, która zrobiła, wiecie, pierwszy krok w programie Witamy. Zrobiła zamówienie za 50 punktów i ja dzięki temu mogłam sobie wybrać dowolny zapach, chyba tam do 200 zł. Już nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego, albo nawet trochę mniej, nie pamiętam dokładnie. I wybrałam ten. Chciałam jakieś inne, ale coś tam nie chciały przejść, inne zapachy. No i wybrałam ten. Ja szczerze przyznaję, że za nim nie przepadam, ale to nic. Na pewno znajdzie się ktoś inny, kto go lubi, komu będę mogła go odsprzedać. Więc to miałam za zaproszenie jednej osoby w takiej bardzo fajnej, promocyjnej cenie. No i teraz katalog. Gdzie ja go położyłam? Tu jest. Już na okładce katalogu jest nowy zapach. Podaruj bliskim chwilę magii, wejdź do lśniącej krainy czarów, wypełnionej pięknymi prezentami. Mamy nowy zapach, Lucia Sparkling Fantasy. Niestety dzisiaj go nie będę wąchać, nawet go, powiem Wam, nie otwieram. W katalogu wygląda on tak. W składzie jest tak. Nuty głowy to karambola, akord mrożonej żurawiny i Paradise? Początek jest jak gruszka, jak pear, a potem końcówka jest jak paradise. Paradise? Nie wiem, jak to chcieliby, żeby przeczytać. Ciekawa sprawa. Nuty serca. Akord śniegu, gardenia, jaśmin i nuta głębi. Białe drzewo, cedrowe drzewo, sandałowe i nuty mleczne. Jak wąchałam ten zapach, pocierałam tu w katalogu, to bardzo mi się spodobał, więc sobie zamówiłam. Ale powiem Wam, że no nie powącham go teraz, bo ja nic nie czuję, więc nie otwieram nawet. O, jakie opakowanie, wow, takie trochę, jakoś tak mi się kojarzy, nie wiem, z jakimiś takimi, z takim bajkowym klimatem, zobaczcie. Co sądzicie? Mi się tak właśnie kojarzą te napisy, ta ramka dookoła opakowania, jakoś tak baśniowo. No w każdym razie jest to woda toaletowa, tutaj w katalogu kosztuje 45 zł, jeżeli się wydało 69 w poprzednim. I ja, jak był poprzedni katalog, to dawałam Wam właśnie znać o tym, że trzeba spełnić ten warunek, żeby teraz sobie ten zapach zamówić. No także jak pocierałam, to mi się podobał, ale teraz i tak nic nie poczuję, więc nie otwieram. Powącham jak wyzdrowieję, może na Vlogmasie akurat będzie jeszcze okazja użyć go w któregoś dnia jako zapach, wiecie, taki... To wtedy Wam dam znać, czy mi się podoba na żywo również, czy nie. No na następnej stronie można było sobie też zamówić zestaw kolczyków, jak się tam wydało w katalogu 69. No i jest masa zestawów prezentowych w całym katalogu, ale tutaj jest coś bardzo fajnego, co mi się spodobało. Uznałam, że całkiem fajne też ceny i zamówiłam. Czyli takie moje dwa hity, produkty, które bardzo lubię. Pierwszy to intensywnie regenerująca maseczka na noc Nove Age Intense Skin Recharge. Edycja świąteczna. Tu chodzi o to, że edycja świąteczna to po prostu kartoniki się różnią. Nie te słoiczki. Słoiczki są identyczne jak zawsze. A różnią się tylko kartoniki i to też nie zupełnie. Bo na przykład ta maseczka to... Nie wiem, czy to się uda mi teraz tutaj pokazać. To jest ta maseczka w tym świątecznym opakowaniu, ale to nie jest na stałe, o widzicie, to jest taka nakładka. Więc to tak naprawdę, ja nie wiem, jeśli tego nie sprzedacie teraz swojej klientce z tym opakowaniem,
To wystarczy potem ściągnąć tą nakładkę i macie zupełnie normalną tą maskę w takim klasycznym opakowaniu. Nikt się nie pozna, że to była świąteczna edycja. Także zamówiłam dwie sztuki. Ta maska jest świetna. Sama już zużyłam kilka jej opakowań i nawet Adrian kiedyś też jedną zużył i też był zadowolony, więc ja ją też już wiele razy polecałam. Bardzo fajny kosmetyk, taki intensywnie nawilżający, odżywczy. Używam tego na noc, czasami zamiast kremu, a czasami jako jeszcze taka dodatkowa warstwa na krem nawilżający. No a drugi produkt, który tutaj mamy, to są te kapsułki, takie złote rybki. To się nazywa kapsułki do twarzy nowej, czy Nutri 6, edycja świąteczna. Aha, maseczka kosztuje 55 zł w katalogu, no ale jak jesteście w Oriflame, to macie dodatkowo minus 20%. A kapsułki 76, no ale też można zamówić ze zniżką, jeśli się zapiszecie. No i 76 zł. One, też wzięłam dwa opakowania, tu możecie zobaczyć, już Wam pokazuję. Proszę bardzo. Dwa opakowania i tak tutaj z tyłu też jest obrazek pokazany, jak to wygląda w środku. To jest taki olejek w środku, w tych rybkach jest taki olejek, no wiadomo, kręca się im ogonek i można posmarować twarz. Bardzo przyjemny kosmetyk, super taki odżywczy, ta buzia jest taka mięciutka po użyciu i też korzystam z tego, podobnie jak z tamtej maski. No nie używam ich równocześnie, bo dla mnie to są właśnie takie ostatnie kosmetyki w pielęgnacji wieczornej. Tamto jest takim białym, biała taka kremowa maseczka, no taki trochę bardziej gęsty krem. Natomiast to jest olejek, który, no po prostu, którego używam dokładnie w tym samym momencie, czyli na sam koniec pielęgnacji po kremie. Więc dwa opakowania też tych kapsułek. Powiem Wam, że przyznaję, że to już jest koniec mojego zamówienia. Nie mam tutaj już nic więcej, ale tak. Tak wygląda następny katalog. Jak widzicie, będą jakieś wyprzedaże, no bo jest słowo sale, więc powinny być fajne promocje, ale to oczywiście będziemy sobie oglądać już przy zamówieniu z tamtego katalogu. A ja tutaj jeszcze przelecę przez ten katalog szybko, nie będę tutaj Was zagadywać, ale jak coś mi się rzuci fajnego w oczy, to Wam powiem. No przede wszystkim te torebki bardzo ładne są i polecam Wam, jeśli Wam się oczywiście też spodobają, to moim zdaniem bardzo ładne. No i też na to jest zniżka, jeśli będziecie zamawiać, a jesteście zapisani do klubu. Tutaj nie w promocji, ale chcę Wam tylko pokazać w katalogu, żebyście widzieli, jak to wygląda. Serum, które Wam pokazywałam w mojej pielęgnacji ostatnio porannej, to jest to tutaj, to niebieskie, takie błękitne. I jest ono opisane jako co? 96% potwierdza zmniejszenie ilości wyprysków w ciągu 4 tygodni. No ja nie wiem, czy wyprysków jest mniej. Na pewno uważam, że to serum mi tak ładnie łagodzi buzię, że jak właśnie wycisnę całość wieczorem i sobie tego użyję, to rano mam ładniejszą taką cerę, wiecie, szybciej mi się goi. Tak regeneruje się szybciej. Także ja bardzo lubię to serum i kończę jedno opakowanie, mam już następne w zapasie. I jeszcze ten zapach, który teraz Wam pokazywałam, ten Woman, jest za 65 zł w cenie katalogowej, no więc od tego 20%, gdybyście chcieli sobie zamówić. No ja go wybrałam jako tą nagrodę, natomiast tutaj jest on dostępny tak normalnie do kupienia. Mandarynka, kwiat pomarańczy i paczula. No nie wiem, z opisu ja bym powiedziała, że spoko, ale powiem Wam, że totalnie nie mój zapach. Niestety nie polubiliśmy się. Rzadko mi się to zdarza, żeby zapach mi tak w ogóle się nie podobał, a to jest jeden z nich. No i jeszcze na samym końcu katalogu bardzo fajna promocja. Tusz do rzęs The One 5 w 1 Wonder Lash Anniversary Edition. To jest jakaś urodzinowa, specjalna edycja. Natomiast świąteczna tu jest napisane. Wow, złapał mnie taki kaszel, że aż się popłakałam. Ojejku. Och. Coś, wiecie, mówiłam i załaskotało mnie. Nie wiem, czy po prostu zaschło mi w gardle. Dobra, kontynuując ten temat. Świąteczna, tu jest napisane świąteczna edycja limitowana. Natomiast no, anniversary, no to brzmi bardziej jak rocznica. No ale okej, może ja tam nie jestem ekspertem. W każdym razie to jest ten sam tusz 5 w 1 co zawsze. Tylko ma jakieś tam, wiecie, troszeczkę inne opakowanie. Także na razie to wszystko. Chowam sobie te rzeczy z powrotem do kartonu, żeby sobie je zabrać do pokoju i wszystko pochować, poukładać. Kurde, powiem Wam, że no jak tak dłużej pogadam, to
ewidentnie moje gardło nie jest z tego zadowolone i zaczyna mnie tak męczyć ten kaszel. No jak będę chciała do Was jeszcze w czasie tej choroby dłużej pogadać, to muszę pamiętać o tym, żeby sobie robić przerwę na picie, bo jak mi tylko zaschnie w gardle, to tragedia, nie mogę przestać kasłać. Właśnie robię sobie kawkę, mimo że jest dosyć późno, to mam ochotę, zazwyczaj wieczorami dopijam już, wiecie, tą zimną, starą z rana, a dzisiaj wypiłam trochę wcześniej i zrobię sobie nową, bo mam ochotę. Nie wiem, czy już wspominałam, Adrian pojechał już dawno na te urodziny, a ja co, powiesiłam drugie pranie, zmywarkę mam też zapakowaną, wcześniej Wam jeszcze przed, zanim pokazałam Wam Oriflame, to już spakowałam sobie zmywarkę, ale jej nie włączałam, bo nie chciałam, żeby hałasowała, jak będę Wam opowiadać, co tam zamówiłam. No więc za chwilę ją włączę, żeby się umyły naczynia na jutro. I za chwilę jeszcze kalendarze i kawki. Myślałam o tym, żeby puzzle, kurde, spakować. Już mam tyle czasu, mówiłam, idę teraz, bo peplam o tym codziennie. Więc najwyższa pora, ale ta monstera jest cute. I w ogóle powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jak tu stanę, o, że widać tą choinkę odbijającą się, same światełka wygląda w ogóle, no wiadomo, nie widać tam tak bombek bardzo, a głównie światełka. Więc jak stoję tak o tutaj, to widać dwie choinki, nie? Tą i tamtą. Ale powiem Wam, że codziennie jak myślę o tym, że już czas spakować te puzzle, to mam w głowie taką myśl, że pakowanie ich zajmie mi, no chwilę, wiecie, nawet nie minutę, prawda? A układanie zajęło kilka, no łącznie kilka godzin. I taka refleksja mnie nachodzi, jak o tym myślę, że to trochę tak, wiecie, ja trochę jak w życiu, że coś, zbudować coś jest trudno i zajmuje nam to zwykle dużo czasu i mówię tu o różnych rzeczach, nie wiem, o kwestiach jakichś tam zawodowych, o związkach, rodzinie, różne relacje przyjacielskie i inne ogólnie. Wszystko w życiu, co takie, wiecie, jest ważne, to trzeba na to pracować i budować to i wkładać w to energię i czas. A niestety zniszczyć jest wszystko bardzo łatwo i można to zrobić w krótkim czasie. Tak jak widzicie, te puzzle, i o tym myślałam już, że różne rzeczy właśnie zbudować jest ciężko, ale zniszczyć jest bardzo łatwo. No i nie wiem, między innymi ze zdrowiem też tak jest, prawda? O zdrowie dbać trzeba regularnie, cały czas, a stracić je też można bardzo szybko. I też chcę Wam przewinąć szybciutko tutaj taką historię, która dzisiaj rano mega mnie tak przybiła. Wiecie, na TikToku obserwuję bardzo dużo różnych profili. Często są totalne, wiecie, pierdoły. Są pieski, są kotki, są jakieś profile typowo, żeby się pośmiać. Ale oglądam też takie osoby, które tam mają też coś ciekawego do powiedzenia. No i obserwuję taką panią, która ma raka, choruje na raka. No i bardzo lubiłam jej słuchać. Ona miała takie bardzo mądre przemyślenia. Nie wiem, ile ona miała tak, myślę, że między 50 lat a 60, coś takiego. No i bardzo lubiłam jej słuchać. Taka, wiecie, mądra kobieta, taka bardzo ciepła i kochana. Kiedyś opowiadała swoją historię, że całe życie bardzo dużo pracowała. Poświęcała się pracy, rodzinie. I teraz, jak przeszła na emeryturę, to chyba na emeryturę, albo nie wiem, no po prostu skończyła, miała jakąś działalność swoją i już przestała to prowadzić. To zaraz po tym, jak to się stało, zachorowała. No i powiedziała, że całe życie się poświęcała pracy, wychowaniu dzieci, innym, ogólnie no rzecz biorąc po prostu innym i pracy i tak dalej. A jak teraz miała mieć czas dla siebie, to zachorowała. I
I tak powiem Wam, że obserwowałam ją i ona też mnie obserwowała na TikToku, mimo że ja tam nic nie dodaję, ale kiedyś tam też jakieś wiadomości wymieniłyśmy i dzisiaj właśnie miałam taka myśl do mnie przyszła, że kurde, nie widziałam dawno jej filmu na TikToku i zaczęłam szukać. Ja nie pamiętam, wiecie, tych ników z TikToka, ja w ogóle jestem mega słaba w zapamiętywaniu imion, więc niki też wylatują mi łatwo z głowy, no i wchodzę. Szukałam jej, no ale właśnie dzięki temu, że byłyśmy znajomymi na tym TikToku, to znalazłam ją i wyobraźcie sobie, że w takim najnowszym filmie, najświeższe komentarze znalazłam, że właśnie zmarła. I kurde, tak mi się przykro zrobiło. Mimo, że jej tak, wiecie, osobiście nie znałam, to na maksa mi się zrobiło przykro, że ona taka była bardzo też pozytywna w tym wszystkim i tak chciała żyć. Mówiła, że właśnie że i dla dzieci, dla wnuków, że chciałaby z nimi jeszcze spędzić czas, że sama by chciała jeszcze pokorzystać z tego życia. I właśnie ostatni filmik, jaki dodała, to chyba się nazywał Zawody o życie, czy coś takiego, że właśnie dostała się na kolejną chemioterapię i miała mieć te, dokładnie, dodawała ten filmik, powiedziała, że ma 2 tygodnie jakby przerwy, odpoczynku na regenerację i zmarła właśnie pod koniec tej przerwy. I kurde, powiem Wam, że tak mi było przykro dzisiaj, jak myślę zresztą o tym dalej, jest mi tak przykro, że właśnie, no, czy się, że ten czas jakby jednak jest, jednak, no wiadomo, ten czas jest limitowany nasz i jak myślę o tym właśnie, że ludzie są zabiegani za pracą, za pieniędzmi, kariera, wiecie, cały czas, nie wiem, do czegoś się dąży, nie ma czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby docenić to, co nas otacza tak na co dzień. Tak jak kiedyś nawet Wam tutaj napisałam, nie napisałam, tylko powiedziałam, że jestem wdzięczna za to, że tam jest śnieg, że jest jaśniej dzięki temu, że spadł śnieg, to na zewnątrz, mimo że była noc, to było jasno i że to mnie tak cieszy, że jest po prostu przyjemniej jak ta noc, wiecie, no i tak dni są bardzo krótkie, więc ciemno jest bardzo długo, więc cieszę się, że spadł śnieg, bo jest mi w domu ciepło, a na zewnątrz jest jaśniej dzięki temu. I wtedy zapytałam Was o to, jakąś taką rzecz, którą Wy dzisiaj doceniacie, która Was ucieszyła i dostałam taki jeden komentarz, mam nadzieję, że ta osoba się nie obrazi, bo to w żadnym wypadku nie jest hejt, ale jedna dziewczyna napisała, że, no, że nie było za bardzo takiej rzeczy, która ją dzisiaj ucieszyła, może jedynie to, że zbliża jej się urlop i że zrobiła sobie Kata chyba z siostrą kalendarz i że się wymieniły tymi kalendarzami i kurczę, przecież to jest super, nie? Że perspektywa urlopu, a do tego kalendarz, ale jednak my jesteśmy tacy nastawieni już, że zawsze chcemy więcej, nie? Że zawsze mamy jakiś tam cel i nawet jeśli w drodze do tego celu zdarzają nam się jakieś przyjemne rzeczy, jakieś dobre chwile, dobre dni, małe rzeczy, no to mamy takie okej, fajnie, ale wiecie, dążymy do tego, a to co po drodze, to gdzieś tam nam... No, jest fajnie, jak się tam zdarzy coś dobrego, ale to nie o to przecież chodzi, bo idziemy gdzieś tam, nie? I jak skończy się ten jeden cel, to mamy następny i następny. A właśnie trzeba się cieszyć z takich małych rzeczy, które nas otaczają na co dzień. Doceniać to, nie wiem, jakiś zwykły spacer. Miło, nie wiem, ktoś nam zrobi kawę. Miło spędzimy czas, zobaczymy jakiś fajny program w telewizji, przeczytamy coś dobrego, bo właśnie... No tak mi się dzisiaj przykro zrobiło, że wiecie, że są osoby, które chciałyby mieć tego czasu więcej i chciałyby się cieszyć z takich zwykłych rzeczy, nie wiem, z dobrej herbaty, dobrej kawy, z jakiegoś obiadu fajnego, nie wiem, no po prostu obecności drugiej osoby, no cokolwiek. Czegoś, co my mamy, a oni nie mają. I też ostatnio widziałam taki obrazek, że żeby doceniać to, co mamy, bo są ludzie, którzy się modlą o to, o przynajmniej jedną rzecz, którą my już mamy. I właśnie to mega też tak do mnie, wiecie, zadziałało, jakby tak dotarło do mnie, że kurde, no dobra, mam jakieś marzenia i jakieś cele, ale nie wiem, no na przykład mam rodziców, mam rodzeństwo, jestem w związku, jestem szczęśliwa ogólnie, no generalnie też zdrowa, pomijając tą ostatnią sytuację, robię to, co lubię, naprawdę jest masa rzeczy, które wiecie,
Można by było teoretycznie, ja nie wiem, ja mogła powiedzieć, że no chciałabym schudnąć 5 kilo, ale z drugiej strony no na pewno są osoby, które by wielu różnych rzeczy, które, na które ja już nawet nie zwracam uwagi, one by tego chciały. I wy na pewno też tak macie. Nawet jak wam się wydaje, że dzisiaj się u was nie wydarzyło nic dobrego w ciągu dnia, albo nie macie się z czego cieszyć, nie macie czego docenić, jakieś takie małe rzeczy, to na pewno macie coś w życiu takiego, co czego komuś innemu brakuje i z czego by się bardzo ucieszył. Więc naprawdę trzeba doceniać to, co mamy, nawet takie małe rzeczy, dbać o to, co budujemy latami, czy to relacje, czy zdrowie, no cokolwiek takiego, co jest dla nas cenne. Trzeba o tym codziennie pamiętać, że to może się w każdej chwili skończyć. I właśnie dzisiaj taka myśl do mnie przyszła, jak zobaczyłam ten komentarz tej pani, że kurde, dopiero oglądam jej filmiki i tak trzymam kciuki też za to, żeby jej się udało, żeby miała tego czasu jak najwięcej, a tu dzisiaj przyszła ta myśl, sprawdziłam, no i niestety. Także mówię wam, musimy codziennie myśleć o tym, że jednak jest dobrze. To, co mamy, to jest naprawdę, trzeba to doceniać. No dobra, robię tą kawę i za chwilę do was wrócę na kalendarze i kawki. Aha, jeszcze mi się teraz przypomniało, że jeszcze jedna osoba z TikToka, którą oglądałam, może część z was kojarzy, może ktoś już w ogóle, ktokolwiek kojarzy, jak nie, to wam szybko tylko przewinę, taki facet, Łukasz Demon miał nick, testował na TikToku najostrzejsze przekąski, dania, takie wiecie, bardzo ostre jedzenie, i tak jakieś chipsy i tak dalej. I wyobraźcie sobie, że też zmarł. I ja go też oglądałam i okazało się tam, ludzie oczywiście od razu zaczęli gadać, że na pewno od tego, że zjadł za dużo ostrego albo że dostał jakiegoś ataku, ale podobno tam rodzina już powiedziała, że nie robił żadnego challenge'u akurat w tym czasie i po prostu nie było z nim żadnego kontaktu i bliscy przyjechali do niego do domu i się okazało, że nie żyje, że już 20 godzin wcześniej zmarł. I go znaleźli. Takie czytałam informacje i powiem wam, że to też jest takie dla mnie szokujące. Chyba miał 42 lata, więc młody facet i wiecie co? Naprawdę. Nawet nie wiadomo kiedy. No nie wiem, można się położyć i się nie obudzić. Można mieć, nie wiem, jakiś zator płucny, zawał, atak serca, jakiś wylew, udar, cokolwiek. I nie macie, więc... Normalnie mówię wam, normalnie oglądałam gościa, jadł jakieś ostre burgery, ostre sosy, ostre chipsy i w ogóle on był taki to bardzo dobry, że to nie robiło na nim wrażenia, rzadko co tam gdzieś go przypiekło. No i nagle jednego dnia wchodzę na TikToka, tam filmik, że on nie żyje, no niesamowite, także trzeba doceniać. Dobra, robię tą kawę. Zrobiłam sobie kawkę, proszę, trochę widać, że ma warstwy. I żeby już skończyć to moje wymądrzanie się, to opowiem wam jeszcze tylko na koniec, że miłe rzeczy, małe rzeczy możemy też sami sobie sprawiać. To nie musi być tak, że zawsze to musi być od kogoś coś, tylko sami też możemy sobie robić przyjemności i dla mnie taką przyjemnością teraz właśnie wieczorem będzie taka kawka, do tego bita śmietana, ale nie dużo, bo ja tak naprawdę tą bitą śmietanę to zjadam przed wypiciem kawy. Robię tak i na to teraz cynamon. Włączyłam w końcu tą zmywarkę i teraz będzie tutaj buczeć w tle, ale mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzać. No i ja taką kawę i tak wypijam. Najpierw zjadam łyżeczką bitą śmietanę z cynamonem, co jest dla mnie mega przyjemnością, bo sama bita śmietana to tak, wiecie, bez szału dla mnie, ale z cynamonem smakuje bosko. A potem wypiję klasycznie kawkę. Nie mieszam tego wszystkiego razem. Także mała rzecz z dzisiaj. Ale mam też inne, więc szybko mogę wam wymienić takie przykładowe, które mimo choroby sprawiły mi się przyjemność. No i między innymi była to miła wiadomość rano od mojego taty, który napisał do mnie, jak się czuję. I było mi naprawdę bardzo miło, że w ogóle, wiecie,
pomyślał o tym, żeby mnie o to zapytać. Także to mnie bardzo ucieszyło. Później miałam też całkiem miłą rozmowę z moim bratem. Rozmawiałam dzisiaj też z takim moim przyjacielem i też było mi bardzo miło. Pisałam też z jedną z Was, której będę dziękować dzisiaj za drugą kawę, ale to za chwilę. Ale pisałam z nią na Instagramie, wymieniłyśmy tam za dwie wiadomości, ale też było mi bardzo miło, że się do mnie odezwała. Kawka na pewno. I nie wiem, może się trochę rozkręciłam, rozruszałam. Nie wiem, od czego to zależy, ale też mam takie wrażenie, że się troszeczkę lepiej teraz czuję. Mimo, że wcześniej ten kaszel prawie mnie udusił, to mam takie poczucie, że teraz jakoś jest mi lepiej. Także są to jakieś może niewielkie rzeczy, ale cieszę się z nich. Także moja kawusia, proszę bardzo. Zaraz zjem tą śmietanę z tym cynamonem, ale najpierw powiem Wam, że no dzisiaj już herbaty nie będę pić, jakoś nie mam ochoty. No chyba, że nie wiem, gdzieś tam o bardzo późnej porze, jakiejś godzinie później. Może później mnie gdzieś ochota najdzie, natomiast w tym momencie wydaje mi się, że nie mam ochoty na herbatę. Ale otworzę okienko oczywiście, bo jestem ciekawa, jaka dzisiaj się trafi. 16. O, widzicie, pani Króliczkowa wczoraj sobie odpoczywała dokładnie tutaj w okienku z herbatką, a teraz z takim serwisem właśnie herbacianym. Ma cały wózeczek z różnymi herbatami i czajniczek. No jedzie do kogoś. Jedzie do kogoś, komuś sprawić przyjemność i podarować, zaparzyć herbatę. Już widzę, że mamy tutaj ginger orange. O, z wanilią! Ja lubię bardzo takie herbaty, więc brzmi to bardzo dobrze. Ginger orange. Nazywa się to ginger orange with vanilla. W składzie jest imbir 41%, lukrecja, trawa cytrynowa, skórka pomarańczy, pieprz czarny, ekstrakt z wanilii 3%, olejek pomarańczowy 3%, mięta pieprzowa 2,5% i anysz. Super! To jutro na pewno sobie ją zrobię, może na śniadanie, czy na śniadanie, no w sensie rano. Dobra, podoba mi się. Mam nadzieję, że tylko lukrecji bardzo nie będzie czuć, ale reszta składu super. W ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale chyba żadna z tych herbat nie ma herbaty w składzie. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie no, niektóre mają, ale większość nie ma. Jest na przykład no rooibos. Potem jakaś tu herbata. O, tu jest zielona herbata. Dalej kilka herbat, dalej. Tu już nie ma. Tu nie ma. Herbata zielona, jaśminowa tu jest. Tu jest dopiero trzecia. Znowu rooibos. Herbata zielona, herbata czarna. I no chyba tyle. Także na 24 herbaty z tego co widzę to 6. Może źle policzyłam, gdzieś tam przeleciałam za szybko, ale no mniej niż połowa ma w ogóle herbatę w składzie. Także to są takie bardziej napary z różnych składników. Wchodziłam do nich na stronę zobaczyć, o co chodzi, i właśnie oni mają dużo takich, na tym się opierają, że mają dużo takich naturalnych ziół i takich jakby przypraw korzennych składników, i wiele, wiele tam tych herbat ma takie składy, nawet takie, których tu nie ma, tylko takie, co tam na stronie sobie oglądałam, to większość ma właśnie bez herbaty składy. Dobra, jem śmietanę. Jak tak sobie zrobię, to jest dla mnie taki już deser, że wiecie, niektórzy lubią jeść ciasto, ja na przykład nie przepadam za ciastami, ale wtedy jedzą kawę i do tego ciasto. A ja jak robię sobie to, to mam takie, że to jest deser, a za chwilę się napiję kawki i to jest ta część deseru, a za chwilę będzie kawa. Kawka na mnie poczeka chwilkę. Zaraz przeczytam, od kogo dzisiaj dostałam wirtualne kawy, ale najpierw otworzę sobie kalendarze. Lubię je. Powiem Wam, że ja lubię te kalendarze, bo to są takie... Codziennie dostaję mały prezencik. I nawet jeśli, wiecie, kupuję kosmetyczne kalendarze i nawet jeśli w którymś okienku, tak jak tutaj, są słodycze zamiast kosmetyków, to mam i tak taką radość, wiecie, że nie spodziewam się tego, co tam będzie, nie podglądam. I mam takie, że otwieram to okienko, widzę, że coś jest i czuję takie
fajnie, to jest takie milutkie. Dzisiaj 16 okienko będzie słodkie czy słodkie? Tutaj jest na choinkach, niewielkie raczej. Więc co to? No dzisiaj można powiedzieć, że nie dla mnie, bo jest to pierrot, batonik. Pierrot, baton orzechowy, orzechowy arachidowy w mlecznej czekoladzie. No to jest jeden z ulubieńców Adriana, akurat tutaj mocno się różnimy. Ja nie lubię bajecznego, nie lubię tego, chociaż to chyba jest taki ala Michałek, ale no ja nie przepadam aż tak bardzo. Ale z batonami, z cukierkami też tak mamy z Adrianem. Nie, z batonami, dobrze mówię, z batonami. Że Adrian na przykład, ja bardzo lubię Milky Way'e, a na przykład Adrian nie lubi Milky Way'a, za to lubi Liona. A ja na przykład tak nie za bardzo przepadam. Samego batona Liona nie lubię. Na przykład w McDonaldzie lody z tą posypką Liona to lubię, ale samego batona nie przepadam. A znowu Adrian nie lubi Milky Way'a, mówi, że jest paskudny. Więc zawsze jest wojna, wiecie, jak gadamy o tym, to zawsze się wkurzam. A on mówi, że Milky Way, co to za baton? No i tutaj taka sama sytuacja, że dla mnie on lubi te pieroty i bajeczne, a ja raczej nie. No ale dobra, teraz Zalando. Także dzisiaj tu było słodko, no i nie dla mnie, więc teraz Zalando już na pewno będzie dla mnie. 16 okienko. O, jest tutaj taka szersza szufladka. Proszę bardzo. Coś takiego, o nie widzicie za dobrze nawet, takie coś. Chowam ją tutaj. Wygląda jak tusz do rzęs. Swede. Chyba tak się czyta, co? No, aparacie. Halko. Czemu nie chcesz pokazać? Swede. Wydaje mi się, że tak się to czyta. Cloud Mascara Black. Nie znam w ogóle, powiem wam, ani marki. Nie, no w ogóle, no przede wszystkim marki nie znam. Kompletnie jej nie kojarzę. Cloud Mascara Black. Nie wiem, muszę wpisać w internet, bo nie wiem, co to jest. W sensie, no wiem, że tuż do rzęs czarny, ale nie mam pojęcia, co to za firma, ile kosztować to może. Na razie, wiecie co, nie będę też otwierać, wybaczcie, że wam nie pokażę szczotki. Natomiast, no jak wiecie, ja mam przedłużane rzęsy i u mnie teraz mascara wystarcza na całe wieki jedna. Co prawda będę musiała zrobić też w tym porządki, no bo oczywiście otwartą maskarę to nie można jej używać też, nie wiem, 5 lat. Ale właśnie te, co już mam trochę za długo otwarte, muszę sobie też odłożyć do denka. I może coś świeżego otworzę, ale no jeszcze nie chcę tego robić tutaj, żeby nie zaczęła wysychać. Także mam przeurocze chmurkowe opakowanie, zobaczcie. Mega słodko wygląda, dlatego się nazywa Cloud. Ale dobra, idę po telefon i zobaczę, ile kosztuje i w ogóle co to za firma. Powiem wam, że jestem trochę w szoku. Wpisałam to w internet i perfumeria Flaconi 131 zł. Kosmeterii, nie wiem jak się to czyta, 129. Zalando 129. Banger Head 102 zł. Co to jest za firma w ogóle? Nie wiem, pierwsze, czy ktoś może mi powiedzieć? Co to jest za firma? Odstukaman? Czemu to jest takie drogie? Nie mam pojęcia. No mogę wam pokazać na pewno, jak wygląda szczoteczka. Bo tutaj jest. Widzę, że jest silikonowa. Sweet Lashes. Cloud Mascara. Taka silikonowa i stożkowa jakby. Zobaczcie, że się rozszerza ku dołowi. Ja takie szczoteczki bardzo lubię, bo można fajnie w kącikach sobie dojechać, wiecie, do kącików i łatwo pomalować rzęsy. Ale dobra, szczegóły produktu. Czysty tusz do rzęs, który w mgnieniu oka nadaje im maksymalną objętość i nieograniczoną długość. Unikalna szczoteczka Cloud Mascara tworzy piękny efekt objętości, oddzielając każdą rzęsę od nasadacz po końce, aby uzyskać dramatyczny efekt wachlarza, który wydłuży rzęsy ponad wyobraźnię. Czysta, nie pozostawiająca płatków i odporna na rozmazywanie formuła jest delikatna dla wrażliwych oczu i wzbogacona pantenolem, witaminą B5 dla długich, pełnych i lekkich rzęs, które zachowują swoje długotrwałe podkręcenie. Czysta, czyli rozumiem, że ma to słowo czysta ma oznaczać chyba, że skład jest jakiś fajny, ale powiem wam, że ja totalnie nie znam tej marki, o co chodzi. Widzę, że mają tak, sztuczne rzęsy. Ta maskara w ogóle jest też dostępna w brązowym kolorze, tu gdzieś widziałam na jednej stronie. Weszłam teraz na Zalando, no i co mają w ofercie?
strugaczkę, czy też temperówkę do kredek, rzęsy w kępkach, klej do rzęs, beżowa kredka na linię wodną za 85 zł w promocji już, brązowa kredka, tint do ust i policzków w kredce takiej grubej 120 zł, konturówka do ust 100 zł, kredka taka cieniutka, precyzyjna do brwi 120 zł. No okej, czyli nie jest to jakaś tam tania marka, ale zupełnie jej nie znam, więc jeżeli ktoś z Was może już coś słyszał i orientujecie się, co to jest. Rozumiem, że jakieś dobre składy, ale nie wiem, co to jest, jakieś stworzone przez jakąś gwiazdę, jakiegoś influencera, czy po prostu, nie wiem, to jest jakiś wegański produkt. No nie wiem, o co kama, skąd te ceny, czy po prostu drogie i już. Dajcie znać, jak ktoś się orientuje. No w każdym razie dzisiaj w Zalando była maskara, więc fajnie, że też jest trochę kolorówki w tym kalendarzu, bo wydaje mi się, że pielęgnacja przeważa, natomiast kolorówka też się pojawia. Kurde, znowu miałam napad kaszlu i znowu mi się zatkał nos, bo jak kaszlę, to zaczynam płakać, a jak zaczynam płakać, to mi się zatyka nos, także znowu mam ten głos taki. No ale dobra, co chciałam Wam powiedzieć, to skończyła się akcja karmienia psiaków na Elixie. I bardzo się cieszę, bo widziałam dzisiaj posta, bo chciałam wejść jeszcze ostatni raz na karmić, bo jak wiecie, ja o dzień wcześniej nagrywam, więc u mnie dzisiaj był ostatni dzień, 15 grudnia. Ale jak weszłam na stronę, to się okazało, o, było już coś takiego. O, widzicie? Że akcja zakończyła się sukcesem, że wszystkie zwierzaki zostały nakarmione. Jest tu napisane, że łącznie 110 psów i 20 kotów ze schronisk w Zawierciu i Augustowie. To razem 2600 kg karmy dla zwierząt na święta. Zdążyliśmy przed świętami i wyobraźcie sobie, że są też zwierzaki, które znalazły dom. Tak się cieszę, że są tu zwierzaki, które karmiliśmy i one dostały nowy domek. I Boże, nie mogę, najbardziej to mnie rozczula. Oczywiście cieszę się ze wszystkich, naprawdę ze wszystkich, ale jak zobaczyłam, że ten, że nowy dom znalazła bułeczka i jak to, łóżko? Łóżko i bułeczka. Mega się cieszę, te kotki są takie urocze i jeszcze kilka piesków. A teraz miałam rozmowę z moim drugim bratem, także znowu widzicie, miła rzecz dzisiaj. Kawki już w międzyczasie trochę wypiłam, także muszę szybko teraz wchodzić na Buy Coffee i podziękować Wam, żeby się jeszcze z Wami napić kawy, bo jeszcze kurde chwila i już nie będę miała z czym się tu wami, z Wami stuknąć. Także pierwsza kawa o 9.34 dzisiaj od Kaśki. Kaśka się podpisała tak. A wiadomość, cześć Marciu. Smaczną kawusię teraz z Tobą piję. Zdrowia życzę i do zobaczenia gdzieś kiedyś przypadkiem. Dziękuję Ci bardzo. Rano, czyli tą poranną kawkę, co piłam, to z Tobą piłam. Rzeczywiście, gdzieś w okolicach tej godziny. Dziękuję bardzo za życzenia i za wirtualną kawkę. Następna była o 17.37. Tutaj Monika. Hej, oglądam Cię od kilku lat, jesteś wspaniałą osobą. Gratulacje rocznicy, życzę zdrówka, pozdrowienia z Podlasia. Pozdrawiam serdecznie. Mój tata pochodzi z Podlasia, także ja Podlasie bardzo lubię. Pozdrawiam Cię serdecznie i bardzo dziękuję za życzenia i za pozdrowienia, za kawkę. Również Cię pozdrawiam. No i następna, trzecia to jest ostatnia dzisiaj. O 21.12 od Kasi. No i właśnie Kasia to jest ta osoba, która przysłała mi już ponownie kawę i z którą dzisiaj tam pisałam chwilkę na Instagramie. Także napisała: Marcia, stukam się z Tobą kolejną kawką, oglądam wszystkie filmy i vlogmasy, dużo zdrówka Ci życzę, żebyś do świąt wyzdrowiała. Kasia z Bytomia. Także dzięki Ci, Kasiu. Zresztą dziękowałam też już na Instagramie, jak tam do mnie napisałaś. Dzięki wielkie dziewczyny za wszystkie miłe słowa, za życzenia i za kawki oczywiście, za wsparcie. Zdrowie. Także kawki mamy. Ciekawa jestem bardzo, w ogóle powiem Wam też odnośnie linków, od tego klikania w te linki pod filmami. No bo ten poprzedni vlogmas dodałam
no późno, o 20:30 dopiero. I ciekawa jestem, czy w ogóle ktoś zdążył jeszcze coś poklikać. No mam nadzieję, że tak, bo tak to kurde, cały dzień by przepadł. No ale nic, no jak nie udało się wczoraj gdzieś tam wam poklikać, nie zdążyliście, nie mieliście czasu, to może po prostu pod tym filmem albo w jakiś tam inny dzień, jakbyście mieli ochotę. To byłoby mi bardzo miło i byłabym wam naprawdę wdzięczna, bo codziennie, tak jak wam już chyba też mówiłam, codziennie tam zaglądam i codziennie, wiecie, jestem taka, to też jest taka rzecz, która mnie bardzo cieszy, jak sobie spojrzę na to i mam taką radość, wiecie, że naprawdę znalazły się osoby, które znalazły chwilę, żeby kliknąć w te linki i że tam się jakieś pieniążki zbierają kolejne do mojego celu. Także mam nadzieję, że się uda. A teraz będę już, moi kochani, kończyć, ponieważ wydaje mi się, że i tak dzisiaj tutaj się nagadałam. Coś czuję, że ten film będzie bardzo długi. No bo w środku przede wszystkim było to Oriflame. To trochę zajęło, ja też miałam jakieś tam swoje pogadanki z różnymi przemyśleniami i w ogóle, no więc wydaje mi się, że i tak długi film. Także będę się z wami żegnać. Ciekawa jestem, jak uda mi się z montażem, kiedy dodam ten film, no ale liczę na to, że nie jakoś bardzo późno. Także dziękuję wam bardzo za już 16 vlogmas. Zastanawiam się, czy sobie puzzli trochę nie poukładać, może chwilę chociaż. Na pewno te z pieskami sobie już tu za chwilę odłożę. Zaraz je schowam, bo to będę potrzebowała więcej niż... O kurde, te usta mi się zjadły. No nie wygląda to najlepiej. A wezmę sobie te z przyjaciół. Też mam je tutaj. Oj. O. Wow, spadły mi. Te. To wam wspominałam, że jak będę układać następne puzzle, to prawdopodobnie te. Także możliwe. Zobaczymy jeszcze, jak z mocą będzie. Ale może na chwilę, chociaż nie wiem, na 10-15 minut bym sobie wysypała je chociaż i może poodwracała. Może zacznę. Także dobra. Dziękuję wam bardzo. Już sprawdzałam sobie program w telewizji. Nie ma nic ciekawego. W sensie żadnego jakiegoś takiego ciekawszego filmu dzisiaj, więc niczego w telewizji oglądać nie będę. W ostatnich dniach w ogóle nic mi się gdzieś tam nie trafiało. Widziałam, że chyba wczoraj była powtórka słodkiego listopada, ale no już znam ten film, nie chciałam oglądać. Także poglądam sobie tu w tle, będzie leciał Twitch. Ja dokończę kawę i zacznę sobie następne puzzle. Także dzięki wielkie za dzisiaj, za ten 16 vlogmas. Powiem wam szczerze jeszcze tylko ostatnie zdanie, że jestem sama z siebie naprawdę dumna, że mimo tej choroby i tego, jak się beznadziejnie momentami czuję w ciągu dnia, szczególnie rano, że mimo wszystko kontynuuję te vlogmasy. To nie wiem, możecie to odebrać za to, że się chwalę, czy nie wiem, nie jestem skromna, ale ja to uznaję po prostu za takie, wiecie, docenienie samej siebie, że mogłabym wam napisać, że nie wiem, zrobię sobie 2 dni przerwy i może i tak by było też nawet lepiej, tak, dałabym sobie po prostu odpocząć i się zregenerować, ale kurde, naprawdę uwielbiam te vlogmasy, uwielbiam je nagrywać, więc cieszę się, że nie odpuściłam i że jestem tu z wami mimo wszystko codziennie, także dziękuję wam bardzo za 16 vlogmas, do zobaczenia oczywiście już jutro, już nie mówię o której godzinie. Nie nastawiam się nawet, że się uda jakoś na czas. Po prostu zobaczymy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także dziękuję wam bardzo, bardzo za kawki, za kliknięcia w linki. Wam dziękuję za to, że oglądacie, że komentujecie, że tutaj jesteście. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jutro przesyłam wam buziaczki. Pa, pa!